Także proszę Państwa, nasze radio Tok FM Eurokoncita Ekstra dzisiaj 24 lutego to też oczywiście nadaje, ale no na razie proszę Państwa to mamy tutaj na rondzie Waszyngtona żebraków kopcących, o dymek leci, czyli tak, stary tramwaj, stary papież, stara wiara katolicka polska, nawet jeszcze i pałac kultury Stalina i Lenina widać przez Wisłę, no bo on jest tak wielki, że i z marszałkowskiej to co jest też. Także proszę Państwa, no tutaj te kerfurki wszystkie, które, tak jak mówimy, że tam przez Tłuszcze, przez Małkinie Łapy dojedziesz do Anglo-Ameryki Białystok, kerfurki należą tu do Warszawy, do katolickiej Warszawy, kaszlącej, plującej, wreszącej, prumczącej, bydełko, bydełko. Także proszę Państwa, Stadion Narodowy to ostatni narybek tu w Warszawie, na Mazowszu, w katolickiej Polsce. Narybek. W ogóle tramwaj jedzie Zieleniecką, tam od polskiego wedla, tutaj przez rondo Waszyngtona i oczywiście, że prawie każdy skręca tu na most Poniatowskiego do centrum Warszawy. Teraz komunikacja w Warszawie strasznie jest poroniona, pokrzaniona, skomplikowała się. No zresztą jak wszystko, gdy nie ma, proszę Państwa, organizacji Bożej, no bo gdy organizacja Boża jest w ruchu, gdy komórki mózgowe są w ruchu, przynajmniej to coś z postępem. A tak to wiecie Państwo. Most Łazienkowski spalony, no to tutaj w centrum most Poniatowski tylko jest czynny. A tamte inne, no to są daleko i są straszne objazdy, benzyny potrzeba dużo. A Warszawa jest biedna, bo tutaj mamy szereg całych audycji w Warszawie na temat tego, że warszawiaków nie stać. Na nic nie stać, jest bieda. Bardzo dużo ludzi bezdomnych jest, którzy w ogóle nie mają mieszkania, niektórzy nawet nie mają szans spłacić zaległości za bieżące. Także proszę Państwa, stary tramwaj, bez względu na to, czy on jest nowszej generacji, bo tramwaj jeździ od ponad 100 lat. Mniej więcej tak długo na most Poniatowski, na most. Tutaj te fajerwerki i Nowy Rok i Sylwester mamy też stąd. Czyli najlepsze dla Warszawy. Ale ten właściwie, proszę Państwa, Stadion Narodowy, Państwo zobaczą, jest czynny, że ludzie wychodzą, mówią, że nic nie jedzie. No, brak synchronizacji. Jeżeli coś się dzieje, no to powinno coś jechać, a tu nic nie jedzie i nic nie ma. Żebraczka kasła, kasła. Także most Poniatowskiego. Warszawa strasznie kaśle, proszę Państwa, bo jest smród. No, w Warszawie chyba największy. Jeszcze w Krakowie to jest smród z jakiegoś węgla, a tu... Także Stadion Narodowy, proszę Państwa, dzisiaj 24 lutego 2015. Strasznie pochrumkują, strasznie kaślą, strasznie breszą. Gruźlica w Warszawie, a gruźlica to jest choroba niby wyleczalna, teraz już 21 wiek, ale służba zdrowia w Polsce jest fatalna, jak Państwo wiedzą. No lepsza w Poznaniu. Także lepsze w Białymstoku, lepsze w Poznaniu, lepsze w Gdańsku, lepsze w Krakowie. No a tu w Warszawie to kolejki, to już do stomatologa, to mitologię pisali, książki, tu w Rechodówkach Katolickich i Warszawy. No bo wiecie Państwo, mówimy tutaj w naszych audycjach, że warszawiaków nie stać, dzieci głodne, proszę Państwa, dzieci się nie, dzieci są bite, proszę, albo dzieci biją, bo teraz to im rodzice boją się dzieci, a jak takie dzieci mają po 16 lat, to nie daj Boże. Czyli stara wiara, stary tramwaj, stary papież. Tutaj na tym stadionie właśnie był Jan Paweł II. Nasz papież, proszę Państwa, także Warszawa jest katolicka, także no nie ma tutaj, proszę Państwa, Ameryki, nie ma. Ja wiem, że możecie nie wiedzieć, że nie wiem, że jak ten tramwaj jeździ, jak ten autobus się zmienia, nie wiesz.
ten numer, proszę Państwa, 521, to idzie do Halemu. I jeszcze, proszę Państwa, jak faraon wygląda. Jesteśmy, proszę Państwa, w Polsce, w katolickiej Polsce. Stara wiara, stary papież. Wszystko, wiecie Państwo. No, Ameryka to nie ma jeszcze 300 lat. Także te awarie takie dawne w Kerfurkach, no to się nie liczą, proszę Państwa. Także, proszę Państwa, Warszawa jest pełną gębą. Jesteśmy w Warszawie. Także drobne takie te awarie w Kerfurkach, że te kasy się zacinają. No widzicie Państwo, że wracy nie chcą robić, nie chcą pracować. Także troszeczkę są takie awarie, żeby te kasjerki mogły troszeczkę odpocząć, mogły poczekać na coś. Może jakiś kot, coś nie wchodzi, coś nie działa. W Kerfurkach, czy to na Wileńskim, czy to, no też zaczynają kasłać. No bo wiecie Państwo, jeżeli są awarie, no to są straszne rzeczy. Także zapraszamy, proszę Państwa, do Anglo-Ameryki Białystok przez Wileński, a może być nawet przez tarasy, no bo przecież ze złotych tarasy, tam gdzie pod gitarą czy obok gitary stoją świadkowie Jehowy, pomiędzy Warszawa Centralna i złote tarasy właśnie, tam, proszę Państwa, odjeżdża Intercity Bus, tam pociąg, tam spod Pałacu Kultury Stalina i Lenina, proszę Państwa, Podlasie. Także Warszawa, proszę Państwa, no i tu Polacy na przystanku szykują się może do Falenicy, jeszcze jakimś drugim, proszę Państwa, 521 pojadą byłą setką, bo już sobie, że faraon, który ma czarną szmatę na głowie. Także zwykle tutaj faraon ma czarną szmatę na głowie. Czyli proszę Państwa, nasz Stadion Narodowy jest taką okrasą dla Warszawy, no wszędzie ciemno, a on się świeci. No oczywiście on nie jest w stanie oświecić ciemnej Warszawy. Tutaj Janek Witek się chwali, że w Paryżu są łuny światła, no a to dziadostwo wielkie, bo ciemno jak w D u murze. I rzeczywiście mówią, że Warszawa to jest, proszę Państwa, druga Afryka, bo to są cudzy szatana diabła, że jest to druga Rumunia, no bo żebrzą na tacy, że jest, proszę Państwa, drugi Rzym, no bo słudzy Nerona, rzymsko-łacina, system rzymsko-łaciński. Także, proszę Państwa, Stadion Narodowy. Bardzo wielkie zmiany, codzienne zmiany. W Londynie, to wiecie Państwo, od 100 lat się nic nie zmienia tam u książąt. A tutaj u żebraków, którzy kaszlą, którzy chrumczą, strasznie breszą, pobrekują, kaszlą. Zmiany są co sekunda, bo im więcej oni kaszlą, tym więcej szepszą. Pobrechują oficer. 2,5 miliona pezet. Nawet się nie zdarzy. Także proszę Państwa, ten jak Państwo pójdą w dół, to jest Nubijska. Tutaj mamy szkołę. Taska Kępa. Tutaj w tej szkole moja koleżanka Bożena Rossa uczyła dzieci, że Bóg to Jahwe. Tam, proszę Państwa, była stacja krwiodawstwa. Tutaj, proszę Państwa, jest wyjazd na trasę łazienkowską, ale co z tego, jak most tam jest w pewnym momencie spalony. W Polsce są awarie same. W Polsce są awarie. To nie jest tak jak w Ameryce. Jedna awaria już cały świat wie. A tutaj awarii jest na pęczki. Także Bożena Rossa, moja koleżanka, uczyła dzieci, polskie dzieci, że Bóg to Jahwe. No ale oczywiście, że naród jest gruboskórny, nie przejmuje się tym. Co? Jahwe? Po co wam Jahwe? Co? Jahwe? Także Bożena Rossa górą. No ale Bożena Rossa to już jest staruszka. Tam jeszcze, proszę Państwa, jak byłyśmy dzisiaj na tych kurczakach,
Ronda wiatraczna, uniwersum wiatraczne. No to najadłyśmy się tych kurczaków. Także zapraszamy. Tutaj mają Państwo szansę.